Cześć, witajcie. Dzisiaj nowy Citroen C5X. Zapraszam. C5X, jak widzicie, trudno go zakwalifikować do jakiegoś segmentu rynkowego. Nie wiadomo, czy to kombi, czy coupé, czy SUV, czy crossover. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to duży samochód segmentu D. Przód samochodu skłaniający się w kształcie litery X, zresztą z tyłu podobnie. I w dobie podobieństwa wszystkich samochodów, czy wszystkich marek samochodowych, Citroen idzie własną drogą i na pewno nie da się tego samochodu pomylić z żadnym innym. Układ hybrydowy pod maską, łączna moc zestawu 225 koni, elektryk połączony z 1.6 uturbioną benzyną, do wyboru jeszcze sama 1.6 uturbiona benzyna i 1.2 PureTech o mocy 130 koni. Tak to się dzieje w nowym C5X. Miejsca sporo, wszystko lśni, wiadomo, nowy samochód. Dla mnie jeden mały mankament, stali widzowie wiedzą, lubię jak w podnoszeniu maski są siłowniki, tutaj jest pręt. Rzut okiem do bagażnika, 485 litrów. Jeżeli dla Ciebie najważniejszy jest bagażnik, to w wersji niehybrydowej, a więc w pozostałych dwóch wersjach silnikowych 545 litrów. Układ szyn, ale to mamy wysoki model do czynienia. Od wewnątrz bagażnika składane oparcie, jak widzicie, i wtedy bardzo długi przedmiot możemy sobie przewozić. Półka po prawej stronie, gniazdo 12-woltowe również się znajduje. W taki sposób zamocowana roletka do klapy bagażnika. I w najbogatszej wersji klapa składana elektrycznie. Ładowanie pojazdu, więc widzicie tutaj złącza do ładowania po stronie kierowcy, natomiast wlew paliwa po stronie pasażera. I co ciekawe, jak widzicie, wlewu nie mogę otworzyć w taki sam sposób jak gniazda do ładowania, tylko otwieram go za pomocą przycisku umieszczonego, proszę bardzo, tutaj przy kierownicy. A wiecie, z jakiego względu tak jest? No ja już wiem. Ono z takiego, że jest to samochód hybrydowy i musi dojść do rozgazowania zbiornika. Każdy, kto tankował samochód, szczególnie latem, jak jest ciepło, to pamięta, że w momencie odkręcenia korka często było słychać takie syknięcie. W nowoczesnych samochodach już tego nie ma, po prostu zbiornik jest odgazowywany. Z tego względu, żeby nie nastąpiło to syknięcia, więc emisja gazów do atmosfery. Prezentowany na 19-tkach, w standardzie są 17-tki. Co ciekawe, nie ma rozmiaru pośredniego, więc nie ma 18-tek. Michelin w rozmiarze 205-55, taki wzór. Felgo kołpaków. Dlaczego felgo kołpaków? Bo tu jest alufelga, jak widzicie, a wnętrze to jest plastik. Jest to takie wypełnienie plastikowe, jest to kołpak po prostu przykręcony. Z tego względu, żeby samochód miał lepsze właściwości aerodynamiczne, a plastik z tego powodu, że tworzywo jest lżejsze, aniżeli ten materiał. Jeśli chodzi o ilość miejsca wewnątrz, to spójrzcie, mega wygodny fotel ukształtowany pode mnie, przypominam 1,88 m, siedzę bardzo wygodnie, ergonomiczna, prawidłowa pozycja za kierownicą, miejsce na wysokości głowy, zapas, jest szyber dach i fajnie, że jest i jeszcze mam spory zapas, na wysokości ramion aż nadto, tunel środkowy szeroki, absolutnie nie wadzę kolanem. Jeśli mam się odnieść do materiałów, to tu taki fajny materiał, jest to tworzywo, ale o świetnej fakturze. Tutaj do góry mięciutko, tu miękka skórka, tu mięciutko, tu już jest twardo, ale absolutnie nie nazwę tego plastikiem, fantastikiem. Tutaj duża kieszeń w drzwiach z profilem na butelkę, nie jest miękko wyściołana, ale jest tutaj na dole podgumowana, żeby nam drobiazgi się nie przesuwały. Jak to wygląda, jeżeli wsiądę za siebie? Tył samochodu ścięty, ale dla mnie 1,88 m absolutnie nie wadzę głową miejsca dużo. Tutaj taka siateczka gazetownik, tutaj plastik, tu fajnie mięciutka skórka dwukolorowa. Na wysokości kolan zapas niemalże na dwie piąstki. Na wysokości tułowia miejsca aż nadto. Ładny profil tego fotelu. Moje ciało jest dobrze podparte. Jeżeli wsiądę na środkowe miejsce, to również jest dużo miejsca. Aczkolwiek tutaj myślę, że dla osób do 1,80 m, bo ja tutaj haczę głową. Tunel środkowy minimalnie zarysowany, dwa złącza USB typu C, tutaj taka dodatkowa półeczka i nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu. Spójrzcie, co jest na boku fotela pasażera. Możemy sobie go elektrycznie przesuwać, czy rozkładać z pozycji kierowcy, czy z pozycji pasażera siedzącego z tyłu.
I to już jest naprawdę awangarda. Rzadko w którym samochodzie tego typu rozwiązania występują. Myślę, że jak najbardziej z tym trafili. Ileżkrotnie chciałem coś zrobić przy fotelu, musiałem przechodzić na zewnątrz, żeby go rozłożyć, a tutaj mogę sobie to z pozycji kierowcy, z pozycji siedzącego z tyłu na lewym miejscu takie ruchy fotela wykonywać, w pełni elektrycznie regulowane. Z tyłu jadąc w pojedynkę czy we dwójkę mamy do dyspozycji duży miękki podłokietnik, dwa uchwyty na napoje, dodatkowa przegródka i przebicie na długie przedmioty jak najbardziej do bagażnika istnieje. U dołu drzwi zresztą tak samo jak na rantach błotników plastikowa listwa. I dobrze przemyślane z tą listwą to rozwiązanie. Rant drzwi osłonięty listwą, próg osłonięty listwą, więc wsiadając nie ubrudzisz sobie nogawek. Materiały deski rozdzielczej. Tutaj miękko, tutaj takie tworzywo biegnące w poprzek całej deski rozdzielczej. Twarde, ale o ładnej fakturze. Tutaj jest to samo tworzywo, które jest na bokach drzwi. Notabene ładnie się prezentujące. Poniżej schowek przed pasażerem. Sporych rozmiarów, głęboki i podgumowany, żeby nam się tutaj materiały nie ślizgały. Natomiast plastik jest to już nieco gorszej jakości. Jeśli chodzi o tunel środkowy, to jest on miękki, skórzany, ładnie przeszyty. Taka roletka zasłaniająca dużą przegródkę czy duży schowek. Indukcyjna ładowarka tu również się znajduje. Tu złącze USB typu C, tu złącze 12V. Dalej, jak widzicie, piano black i tego osobiście nie lubię, bo to się palcuje. Ale w nim dwa duże uchwyty na kubki, selektory ręczne, elektryczny. Tutaj taki mały schowek. I miękki podłokietnik i pod tymże podłokietnikiem niewielki schowek podgumowany ze złączem USB typu C. W tym momencie pragnę bardzo serdecznie podziękować firmie Cardom, konińskiemu dealerowi Citroena za udostępnienie mi tej C5 do recenzji. Jeżeli Państwo są zainteresowani tym samochodem, szczerze polecam firmę Cardom. Proszę się z nimi skontaktować, gdzie doradcy do spraw sprzedaży roztoczą nad Państwem szczegółową opiekę. W tym nowym systemie multimedialnym My Citroen Drive Plus, który debiutował właśnie wraz z nowym C5X, mamy mnóstwo samouczków oznaczone jako ADAS i tutaj możemy w sposób graficzny, samochód w sposób graficzny ilustruje nas, jakie są ostrzeżenia. Spójrzcie, ostrzeżenie o pojeździe z tyłu i możemy sobie odtworzyć filmik. Oczywiście w czasie postoju, a nie w czasie jazdy. I producent, a więc Citroen, w taki oto graficzny sposób instruuje nas, jakie są zagrożenia. Kolejną ciekawą, a zarazem przydatną funkcją jest funkcja eSafe, a mianowicie w tej chwili widzicie 20 km eSafe. To znaczy, że mam tak ustawiony komputer sterujący samochodem, że w każdym momencie musi mi zostawić prądu na 20 km jazdy. No po co takie rozwiązanie? Na przykład po to, że jeżeli wjeżdżasz do dużego miasta, gdzie w centrum panuje ruch zeroemisyjny, to wtedy aktywujesz sobie tą funkcję. O, jestem w centrum dużego miasta, bateria nominalnie mógłbym mieć rozładowaną, ale samochód mi zaoszczędził tego prądu na 20 km i wjeżdżając sobie do centrum miasta aktywuję tą funkcję i poruszam się w trybie zeroemisyjnym, czyli mogę poruszać się tym samochodem po centrum dużego miasta, w którym występuje ruch zeroemisyjny. Funkcja eSafe pozwala nam także ustawić sobie ten dystans, który mamy pokonać w trybie elektrycznym. Widzieliście przed chwilą, to było 20 km, ale można ustawić 10 czy maksymalny, a więc taki, jaki jest aktualnie dostępny z poziomu naładowania baterii. Co jeszcze ciekawego? Tutaj z tyłu za lusterkiem występuje taka niebieska dioda. Jeżeli jedziemy w trybie elektrycznym, to ona po prostu informuje nas tym swoim niebieskim światłem dla ludzi będących na zewnątrz samochodu, że poruszamy się w trybie zeroemisyjnym. Co mi się osobiście bardzo podoba, to fizyczne klawisze dostępu. Jak widzicie, dostęp do pozycji wyjściowej, regulacja głośności radia za pomocą fizycznego pokrętła. Co jeszcze tutaj jest ciekawego? Tu bezpośrednio wchodzimy w funkcję samochodu. Tu mamy ekran wyjściowy, w tym momencie mamy ustawioną nawigację i zawsze za pomocą dotyku trzech palców, spójrzcie, dotykam, trzy moje palce odbijam na ekranie, mam dostęp do poszczególnych funkcji samochodu. Jest to świetna funkcja, dla przykładu, dwa palce, nic, jeden palec, nic, trzy palce i bezpośrednio wchodzę w menu samochodu. Dla mnie to całkowita nowość i od razu przypadło mi to do gustu. A tak na marginesie, jakiego chcesz steka? No takiego na trzy palce. No właśnie takiego. Mamy lipiec, wczoraj był niemiłosierny upał, dzisiaj po burzy jest nieco chłodniej, ale to co lubię, kierowca, pasażer, spójrzcie, przykładowo, możemy sobie fotel podgrzewać, co w lipcu nie jest dobrym pomysłem, ale również mamy fotel wentylowany, 3 stopnie wentylacji, ja sobie fotel wentyluję, rewelacja. Mamy też masaż, mamy 5 różnych trybów masażu do wyboru, no jak w aucie klasy premium. No dla mnie rewelacja, powiem, że niemało, że fotel mi wentyluje moje 4 litery i plecy, to jeszcze sobie
trzeci stopień masażu uruchomiłem i różne tryby masażu sobie wybieram. Jestem zachwycony. Na mój bolący kręgosłup to jest po prostu fenomenalne. System kamer 360 stopni, jak widzicie, linie dynamiczne nałożone na obraz, znakomita rozdzielczość i bardzo dobrze można cofać, nawiązując do tych właśnie tutaj linii nałożonych na obraz. Po wrzuceniu drive'a, jak widzicie, linie mamy cały czas i kamera z przodu. I co ciekawe, jest taka opcja, że możemy obraz z przedniej kamery mieć włączony na stałe. Ruszyliśmy w trasę w trybie w pełni elektrycznym. Uruchomiłem oczywiście rekuperację. Wiadomo, elektrykiem jeździ się z włączoną rekuperacją, żeby odzyskiwać energię. I tryb elektryczny jest trybem domyślnym, a więc każdorazowo, jeżeli ruszasz C5X-em, to ruszasz w trybie elektrycznym. Spójrzcie na poziom naładowania akumulatorów. 82% starczy na 38 km. Wierzcie mi, że bawię się tym samochodem, brzydko mówiąc bawię się, ale taka jest prawda, bo jestem pierwszy raz na pokładzie C5X-a i bawię się tym samochodem od ponad godziny. Energia mi nieznacznie spadła i potrafię uwierzyć w to, że według cyklu WLTP ten samochód pokonuje 50 km w trybie czysto elektrycznym, a według tego, co mówi producent, 55. I zakładam, że jest to zgodne z prawdą. Wracając do tej diody pod lusterkiem, dlaczego to takie istotne? Jest to istotne na przykład w Paryżu, gdzie policjanci obserwują samochody w centrum miasta, ponieważ tam mogą się poruszać tylko pojazdy zeroemisyjne. Oni widzą tą diodę, wiedzą, że jedzie samochód zeroemisyjny. Jeżeli ta dioda się nie świeci, po prostu zatrzymują cię i zostajesz wtedy ukarany mandatem. Cały czas poruszamy się w trybie zeroemisyjnym i wierzcie mi, że na pokładzie panuje błoga cisza. Jak zresztą w każdym elektryku. Słyszę tylko szum toczących się opon. Poza tym samochód świetnie dopracowany aerodynamicznie. Nie słyszę żadnego opływającego samochodu powietrza. Przy prędkościach pozamiejskich w tej chwili 80 na godzinę. Błoga cisza na pokładzie. Miałbym znaleźć jakiś mankament w tym samochodzie. No to ten wyświetlacz przed kierowcą jest czytelny, jak widzicie. Dobrze pokazuje prędkość, zasięg, naładowanie akumulatorów. Świetnie działający head-up display jest powyżej i tu naprawdę świetnie i zrzut nawigacji na head-upie, tego pewnie kamera nie przekaże. Natomiast ten wyświetlacz centralny mógłby być dla mnie nieco większy. To taki chyba jeden z nielicznych mankamentów, jaki można znaleźć w tym samochodzie, to to, że co do czytelności tutaj nie ma zastrzeżeń, ale no chciałoby się, żeby we współczesnym samochodzie, mając tak duży wyświetlacz po środku między kierowcą a pasażerem, mieć nieco większy centralny wyświetlacz przed kierowcą. No może się czepiam, ale jakiś tam mały mankament to dla mnie mimo wszystko jest. Jak widzicie, tutaj taki przycisk Drive Mode do zmiany trybu jazdy. Aktualnie cały czas poruszamy się w trybie elektrycznym, ale chcę ten tryb zmienić, żeby Wam pokazać, że istnieje też inny. O, mieliśmy tryb elektryczny, mamy również do wyboru komfortowy, hybrydowy i sportowy. I w tej chwili zmieniam sobie tryb na hybrydowy i dalsza część jazdy będę kontynuował w trybie hybrydowym. Selektor trybów jazdy umieszczony tak wewnątrz tunelu środkowego, żeby go nie zahaczyć przypadkiem, co myślę jest dobrym rozwiązaniem. Jak widzicie, tryby jazdy mogę sobie zmieniać w łatwy sposób. Wszystko funkcjonuje z wielką łatwością, wszystko jest czytelne. Tutaj żadnych zastrzeżeń do tego selektora absolutnie nie ma. Aktualnie stoję w korku, ale jak widzicie jest B, czyli mam uruchomioną rekuperację. Jeżeli tylko nacisnę przycisk od rekuperacji, zmieni mi się na D, czyli w tym momencie rekuperacja wyłączona. No ale w hybrydzie plug-in czy w elektryku zawsze należy jeździć na rekuperacji. I tryb hybrydowy, hybryd. Macie poniżej B, czyli wiadomo, w jakim trybie aktualnie pracuje samochód. Trzy palce, jak to zwykle w C5. Jak widzicie, mamy funkcję Hello Citroen, czyli komendy głosowe. I tu mały minus również dla Citroena się należy z tego względu, że jak na razie samochód nie rozpoznaje komend. O, nie rozpoznaje komend w języku polskim, co się ma zmienić od stycznia przyszłego roku. Jednak mamy na razie lipiec i na dzień dzisiejszy stery głosowe, ale tylko w innych językach, nie po polsku. Jak widzicie, wjeżdżamy na autostradę A2. Za chwilę pokaz dynamiki. Bardzo dziękuję dealerowi za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. Jak widzicie, jego łączny przebieg w tej chwili 410 km. Jak go odbierałem, to było 340 bodajże. Ale mam zgodę szefa serwisu na to, żeby nie obawiać się próby dynamiki. Samochód na pewno jest dotarty już, usłyszałem. I mogę spokojnie wcisnąć pedał w podłogę. Tak więc za małą chwilkę to zrobię, jeszcze przed nami odcinek dojazdowy. Doskonale wiecie, że ja zawsze szanuję nie tylko swoją własność, ale cudzą i zawsze mówię, że pierwsze 2-3 tysiące kilometrów należy jeździć ostrożnie. Dzisiaj zachowam się inaczej, 410 łącznego przebiegu, wjeżdżam na S-kę, tryb hybrydowy, próba dynamiki. I po małej chwili 140, powiem, że dynamika na wysokim poziomie, 225 koni moc zestawu hybrydowego, w zupełności zadowoli nawet wybrednych kierowców.
I jak w każdym naszym odcinku, ja już milknę, 120 sonometr w ręku. I spójrzcie, średnio około 60 dB, pojawiało się nawet 59 w trybie hybrydowym, samochód wyśmienicie wyciszony. Ale niewątpliwie największą zaletą tego samochodu, jak jeżdżę nim dzisiaj od rana, jest jego ultra komfortowe zawieszenie i tu wierzcie mi, że w hybrydzie, w C5X hybrydzie jest adaptacyjne, ono jest niesamowicie komfortowe. Samochód wydaje się, jakby był miękki, nie jest to prawdą, spójrzcie, jak dynamicznie wyjdę z łuku. On prowadzi się wręcz jak po szynach, jak przyklejony, a do tego mega komfort w tym wozie. Rewelacyjnie to poukładali. Jak zawsze, robiąc recenzję w okolicach Konina, ten sam próg zwalniający, który pokonujemy dzisiaj C5X-em. Rewelacyjnie, tak jakby go w ogóle nie było. I wierzcie mi, że robiłem już kilkaset recenzji samochodów i ten samochód na tym progu przepłynął przez ten próg w taki sposób, jakby tego progu w ogóle nie było. I tu mogę wrócić do hasła czy sloganu reklamowego Citroena sprzed lat. Citroen, polubisz każdą drogę i niewątpliwie w przypadku tego samochodu tak jest. I wyboisty odcinek drogi. Zaczynamy od trybu komfort. I tak jak w każdym odcinku, jadę tutaj 50 na godzinę i powiem, że czuję się, jakbym jechał na jezdni równej jak stół, a wiecie doskonale, jakie tutaj są dziury, jakie wyboje i kocie łby. Odfiltrowanie nierówności fenomenalne. W trybie komfort ten samochód po prostu przepłynął przez te kocie łby. Chcę sprawdzić, na ile sztywniejsze zawieszenie będzie w trybie sport, więc wybieram sobie tryb sportowy i znów ten sam wyboisty odcinek drogi. No i zgoła inaczej. Odfiltrowanie dobre, praca zawieszenia głośniejsza i całkowicie inne prowadzenie. Samochód sztywny, czego bym się po nim nawet nie spodziewał. Zgoła inaczej się prowadzi i wierzcie mi, że jest ogromna różnica pomiędzy trybem komfortowym a sportowym w tym samochodzie. I znów wjeżdżamy na autostradę A2. Tym razem sobie zmienię tryb na sportowy. Jak widzicie, sport. I za małą chwilę zrobimy próbę dynamiki w trybie sportowym. Świeci się na niebiesko B5, czyli piąty bieg. Na dole informacja, że tryb sportowy. Jeszcze tylko małą chwilkę. I już zmieniam pas. Pedał w podłogę. I ten luksusowy coupe kombi crossover, czy jak go tam zwać, stał się po prostu samochodem sportowym. Wierzcie mi, że w trybie sportowym wręcz wyrywa do przodu, co zresztą można było zaobserwować. Spójrzcie, 140, ja macham kierownicą prawo, lewo. Fenomenalne zawieszenie, samochód jak po szynach. Oczywiście przechyla się lekko na prawo, lewo. No jest to zawieszenie zestrojone na komfort, jak to zwykle w Citroenach bywa. Ale prowadzi się wręcz jak przyklejony. Tak więc, jaką należy dysponować walutą, żeby stać się właścicielem C5X-a? A mianowicie, podstawowa wersja z silnikiem 1.2 PureTech o mocy 130 koni mechanicznych rozpoczyna się w cenniku od 143 800 zł. 225-konna hybryda rozpoczyna się w cenniku od 200 300 zł. Jest ona już znacznie lepiej wyposażona, startuje po prostu z wyższego pakietu wyposażeniowego. Natomiast dzisiaj prezentowany C5X w topowej odmianie z hybrydą pod maską to wydatek rzędu 235 tysięcy złotych. Warto też wspomnieć, że od nawet najniższego standardu samochody mają bogate wyposażenie i wszystkie samochody są standardowo konfigurowane z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów. No i co, zrobiło nam się popołudnie. Czas pomału wracać i oddać samochód dealerowi. Jeszcze raz bardzo serdecznie firmie Cardom dziękuję za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. Kilka słów tytułem podsumowania. No nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze, bo jeśli miałbym za cokolwiek ten samochód skrytykować, to tak szczerze mówiąc nie bardzo mam się do czego przyczepić. Chciałem go skrytykować za brak diesla i to oczywiście jest prawda. No przydałby się diesel w tym samochodzie, póki jeszcze można diesla instalować. Aczkolwiek ta hybryda w dużej mierze go rekompensuje. Wierzcie mi, że rekompensuje diesla. Jeżeli jeździsz na krótkich odcinkach rzędu 50-70 km dziennie, to praktycznie jeździsz tylko i wyłącznie w trybie elektrycznym. Kilowatogodzina prądu z wszystkimi narzutami to jest 70 groszy. Nie da się taniej w dzisiejszych czasach jechać. Jaką ma przewagę nad czystym elektrykiem? Taką, że nie musisz się martwić o to, że tobie braknie prądu. Jeżeli go rzeczywiście braknie, to załącza się silnik spalinowy i bez problemu jedziesz sobie normalnie w trybie hybrydowym czy w trybie spalinowym. To nie jest problem. Tak więc wracając do tego podsumowania,
Ten wyświetlacz, który jest przede mną, mógłby być nieco większy. On jest w pełni czytelny, ale po prostu tak na tą klasę auta no nie przystoi, żeby był tak mały. To chyba jedyny mankament. Jeśli chodzi o jakiekolwiek inne rzeczy, to naprawdę wierzcie mi, że to są same superlatywy. I materiały, i zużycie paliwa, i wyposażenie, o którym niewiele dzisiaj mówiłem, to jest topowa wersja, więc jest ono kompletne. Tutaj wszystko, co tylko mogło być zainstalowane do tego samochodu, na pokładzie tego samochodu się znajduje, stąd jego cena 235 tysięcy złotych. I właśnie wracając do ceny, hybryda w cenniku zaczyna się od 200 i to może być mały mankament. Ja wiem, że jest ogromna inflacja i dzisiaj nic nie jest tanie, no ale 200 tysięcy za samochód tego segmentu to też mało nie jest. Czy taki samochód jest dostępny? Tego typu samochody, pytałem dealera, są dostępne, natomiast jeżeli chcesz sobie indywidualnie skonfigurować taki samochód dla swoich własnych preferencji, to czas oczekiwania jest od 6 do 9 miesięcy i to niewątpliwie jest minus dzisiejszych czasów. To nie jest tylko minus tej konkretnej marki, to jest minus dzisiejszych czasów motoryzacji, że ten czas oczekiwania wydłuża się niestety w nieskończoność. Co gorsza, nie wiemy, jakie ceny będą tych samochodów za kilka miesięcy. Tego też nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć. Takie mamy realia rynkowe. Natomiast dla mnie jest to super samochód. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze w każdym aspekcie. Dziękuję za uwagę. Takich samochodów Wam życzę i do następnego. Cześć.